Witam. Dzisiaj porównam kolejne atramenty. Tym razem będą to różne rodzaje brązów. The Atramentis Chocolate Ink, czyli czekoladowy atrament. Charakteryzuje się tym, że poza kolorem zbliżonym do czekolady, że jest to atrament zapachowy. Mam go już 10 lat, jak widać było sporo, a ciągle czuć czekoladę w środku i jeśli napiszemy coś na kartce. Drugi to Saddle Brown Diamond. Oczywiście jest to też atrament, który mam dłuższy czas, też chyba z 10 lat, jak nie więcej, ale ten mniej używany. Chyba teraz opakowania firmy Diamond inaczej wyglądają. Natomiast kiedyś robili tak, że jeszcze naklejki takie były tutaj z góry przyczepiane i tak jest unifikowane to wszystko było, ale opakowanie mniej ważne. Oczywiście obydwa są szklane, to szklane pojemniki. No i teraz zobaczmy do środka, co tam na pierwszy rzut oka widać. Tutaj widać, że tak bardziej pomarańczowym odcieniu jest ten atrament, Atramentis. Niestety zapachu tu nie przekażę. Natomiast Saddle Brown jest taki dość agresywny brąz i ciemny, także na pewno będzie się na papierze różnił od tego Diamond. Jeszcze rzut oka, jak to w tych pojemnikach rozkłada się na szkle, także widać tutaj też, że to taki bardziej ciepły kolor na pewno będzie. Natomiast Saddle Brown to oczywiście jest bezbarwny pojemnik szklany, ale widać, że osad, który tutaj jest na nim, jest ewidentnie ciemniejszy od poprzedniego. No i teraz odsunę troszkę na bok i czas na to okazanie próbek na papierze. Oczywiście po lewej Atramentis, po prawej Diamond. I tutaj widać, że ten taki kolor czekoladowy jest dość ciepły. Jest także sposób jakiś tam cieniujący, no to na pewno. Saddle Brown cieniuje troszkę inaczej i jest oczywiście ciemniejszy, tak jak to można było się domyślić już po samym oglądaniu. Natomiast ciekawa sprawa rzuciła mi się w oczy, że tutaj takie strzępienie jest. To są dwa różne atramenty na oczywiście tym samym papierze. I widać, że Atramentis tak bardziej się rozpływa. Saddle Brown jest bardziej skupiony, że tak powiem, na tym papierze. Nic się tu nie rozlewa. Natomiast jest to dobry papier i raczej nie powinno, nic więcej mi nie strzępi poza tym The Atramentis. To dziwna sytuacja. Patrząc tak porównawczo, to wcześniej pokazywałem brązy Montblanca i Ackermana i widać, że tamte są jeszcze bardziej ciemne, natomiast Saddle Brown taki jest jaśniejszy w stosunku do tych dwóch poprzednich. Tak więc to są atramenty dość stare, tak jak powiedziałem. Z tego, co pamiętam, niespecjalnie w jaki sposób się odbarwiły z biegiem lat, także dalej mają ten sam odcień koloru, który pamiętam sprzed 10 lat. I tak jak mówiłem, The Atramentis pachnie dalej czekoladą. Do usłyszenia.